Hej wszystkim Tugli, tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj chciałbym mówić mój poprzedni film, w którym to opowiadałem wam o reprodukcjach Monster High, o tym, gdzie się pojawiły i w jaki sposób. I dzisiaj chciałem zrobić tylko małą aktualizację, ponieważ wiemy więcej rzeczy, wiemy gdzie będą dostępne lalki, wiemy kiedy można będzie je kupić i wiemy jaka będzie cena. Ale zanim wam to wszystko powiem, proszę was o to, abyście zasubskrybowali mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Fajnie by było w końcu wbić te 50 tysięcy subskrypcji, nie powiem. A i przy okazji. Jeśli zrobicie to z dzwoneczkiem, to dostaniecie powiadomienie o każdym moim nowym filmie w tematyce Monster High i nie tylko. No i nie obrażę się za małego kciuka w górę pod tym filmem, bo to też motywuje, także. Tak. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że w poprzednim filmie zrobiłem mały błąd i powiedziałem, że lalki znaleziono w Kanadzie. Lalki znaleziono w Kalifornii, także to jest moja pomyłka, ale nie jest ona jakaś super znacząca ale pomyliłem się przepraszam. Ale myślę, że wielkiej tragedii z tego powodu nie ma, także. Co do ceny lalek, lalki kosztują 25 dolarów co do polskiej ceny lalek, myślę, że możemy się spodziewać ceny około 140-150 zł, czyli w sumie nie ma tragedii, ale nigdy nic nie wiadomo, może ceny się zmienią i będą zupełnie inne. Jeśli chodzi o datę premiery lalek oficjalnie, lalki swoją premierę będą miały 17 maja tego roku. I mówię tutaj tylko i wyłącznie o USA. Data premiery w Polsce nie jest jeszcze znana, ale mogę was zapewnić, że na 99% te lalki pojawią się w Polsce. Ponieważ widzę różne głosy, które mówią, że te lalek nie będzie w Polsce. Dosłownie nie widzę najmniejszego powodu, aby mogło ich nie być u nas w Polsce. Szczególnie, że Monster High jest już dość mocną marką, którą ludzie znają, tak samo w Polsce, jak i za granicą. Owszem, nie wiemy, jak będzie to wyglądało w Polsce pod względem dostępności i gdzie te alki kupimy. Czy kupimy je w Smyku, czy kupimy je w Karfurze, czy jakimkolwiek supermarkecie, albo czy będą tylko i wyłącznie dostępne online, ale pewne jest to, że tak, będą w Polsce i że na pewno nie za to roku, tak jak mówią niektórzy ludzie. Ustalmy sobie jedną rzecz. Dostęp do internetu jest o wiele lepszy niż kiedyś. Sama dystrybucja jest sprawniejsza, więc myślę, że pojawienie się Monster High w Polsce to jest kwestia miesiąca do czterech miesięcy. Szczególnie, że jest to marka, która powraca, więc Mattel nie musi się martwić o jakieś super promowanie lalek w Polsce, bo ludzie już je znają i kojarzą. Więc Mattel nie będzie musiał spędzać roku na myślenie i tworzenie super spotów reklamowych oraz marketingu. Specjalnie dla naszego kraju, tak jak było kiedyś. Wróćmy jeszcze do samych lalek. Pojawiły się kolejne zdjęcia, które pokazują lalki w o wiele lepszym świetle i o wiele lepszym gącie. Część tych zdjęć pochodzi od osób, które kupiły lalki w sklepie Mattela i próbują je teraz sprzedać o wiele drożej. I chcę się jeszcze na chwilę odnieść do designu Draculory, ponieważ zmieniła się jeszcze jedna rzecz, której w sumie nie zauważyłem, a zauważyła to jedna osoba z TikToka. Mianowicie tylko w swojej pierwotnej wersji lalki, prócz tych dwóch kiełków ma jeszcze domalowane zęby po między tymi kiełkami, a jej reprodukcja tego nie ma. Ma tylko i wyłącznie dwa kiełki na wierzchu. W poprzednim filmie pokazywałem wam także przecieki do nowych lalek z filmu. Niestety aktualnie, kiedy ten film nagrywam, nie ma lepszych zdjęć, które nie są zamazane, ani nie są rozpikselowane. Aczkolwiek możemy się spodziewać, że lalki wyjdą w tym samym czasie co film, czyli jesienią. Więc wychodzi na to, że najpierw zobaczymy reprodukcję, a potem dopiero nowe lalki i nowy film. Co do serialu, wciąż nie wiemy, kiedy będzie premiera. Były pogłoski, że że będzie on miał swoją premierę już w maju, aczkolwiek jest to bardzo mało prawdopodobne, szczególnie, że w maju planują wydać lalki z reprodukcji. Więc myślę, że serial pojawi się zaraz po filmie, albo w tym samym momencie, co film. Ale proszę nie łapcie mi za słówka, ponieważ serial może ukazać się zupełnie kiedy indziej, być może dopiero rok później. Więc póki nie mamy informacji, to są tylko moje spekulacje. Doszło też do kolejnego przecieku, który pokazuje nam lalkę Franki z filmu Monster High. Wygląda ona tak: mamy też skin rozmowy z. Z osobą, która twierdzi, że w sklepie Matela jest pełno ukrytych easter eggów z nowym filmem i z nowymi lalkami Monster High. I jedyną rzeczą, którą mogę powiedzieć Wam na ten temat, to to, że ta lalka i ta rozmowa jest wielkim fajkiem. Nie wieście to. Matela już raz zrobiło błąd, jeśli chodzi o reboot Monster High. I doskonale wiedzą, że jeśli znów coś odwalą, to stracą kolejnych fanów i pieniądze. Co w gruncie bez sensu byłoby to, gdyby Matela miała wydać pierwsze lalki, wydać lalki kolekcjonerskie, które mają dość stary design twarzy, które trochę poprawili, po czym tworzyć kolejny nowy design twarzy dla Franki, co się w ogóle nie trzymam i nie wierzcie w to. I to chyba wszystko z tych nowości, które chciałem wam przekazać. Napiszcie mi, co sądzicie o tym całym fejkowym przecieku co do Franki i czy byście kupili reboot, gdyby wyglądały tak samo jak poprzedni. Podejrzewam, że nie, ale wiem, że są jacyś fani tego rebootu. Jest ich dość mało, ale są. Jeśli macie jakieś uwagi albo inne newsy, których ja nie znam, napiszcie o tym w komentarzu. Te najważniejsze komentarze z największym ilością informacji, przypnę w komentarzu i dam serduszko. I to tyle. Dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale już wkrótce. Podejrzewam, że kolejne filmy też będą w tematyce Monster High, bo aktualnie dzieje się dość sporo w community Monster High, ale myślę, że nie będzie wam to przeszkadzało, ponieważ wiem, że lubicie te filmy, więc tak. Dziękuję za obejrzenie, widzimy się wkrótce, to tyle. Cześć, na razie, pa, pa.